W Olsztynie rozpoczął się Kampus Polska Przyszłości. Spotkanie jest organizowane przez polityków Platformy dla Młodych Ludzi. Pojawiają się pytania o źródła finansowania. To już czwarta edycja kampusu. Według oficjalnych deklaracji jego pomysłodawcy, Rafała Trzaskowskiego, spotkanie jest neutralne politycznie. Od wielu, wielu lat dbaliśmy o to, żeby Kampus Polska Przyszłości nie był przedsięwzięciem partyjnym. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Politycy Platformy Obywatelskiej wszystkie spotkania wykorzystywali do promowania siebie, mówi poseł Anna Gębicka z Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczy obejrzeć te poprzednie edycje i tam bardzo ładnie są pokazane wszystkie te wypowiedzi, które były agitacją wyborczą. Największe kontrowersje budzi jednak lista sponsorów kampusu. Są na niej m.in. niemieckie organizacje, przypomina politolog Damian Kulesza. Jeżeli podmioty zagraniczne finansują Kampus Polska, to mogą one później mieć wpływ na rząd Rzeczpospolitej Polskiej, w której skład wchodzą osoby, które pomowały się w Kampusie Polska. Politycy Prawa i Sprawiedliwości domagają się dokładnego zbadania finansowania kampusu, szczególnie edycji przedwyborczych. Chcą też prześwietlenia wydatków na promocję, które w okresie kampanii ponosiły samorządy związane z Koalicją Obywatelską. W Warszawie w ciągu 5 lat było to 87 milionów złotych, informuje poseł Sebastian Kaleta z Suwerennej Polski. My chcemy wiedzieć, opinia publiczna ma prawo wiedzieć, ile z tej kwoty bezpośrednio dotyczyło promowania Rafała Trzaskowskiego. W mojej ocenie jest to miażdżąca większość, ale chciałem to sprawdzić. Miasto nie chce. Kilka tygodni przed wyborami samorządowymi na profilu prezydenta Warszawy pojawił się film z testów obciążeniowych nowej kładki na Wiśle. To był element kampanii, przekonuje rywal Rafała Trzaskowskiego, Tobiasz Bocheński. Gdyby okazało się, a tak niektórzy twierdzą w przestrzeni publicznej, że spot ten został sfinansowany z pieniędzy publicznych, byłoby to jedno z największych nadużyć i złamań prawa wyborczego w historii III RP. Wyjaśnijmy tę sprawę. Platforma Obywatelska oraz jej koalicjanci zasypują Państwową Komisję Wyborczą dokumentami, które mają potwierdzać nielegalne finansowanie z publicznej kasy kampanii Prawa i Sprawiedliwości. Jednak według opinii Krajowego Biura Wyborczego dla PKW nie mogą one być podstawą do odrzucenia sprawozdania finansowego partii, przypomina poseł Zbigniew Bogucki. Nawet gdyby założyć, przyjąć taką hipotezę, która jest dzisiaj forsowana przez koalicję 13 grudnia, że były działania, które obiektywnie wpłynęły na kwestie kampanijne, ale odbywały się one bez porozumienia, bez wiedzy, bez zgody Komitetu Wyborczego, to one, krótko mówiąc, nie mogą być brane pod uwagę przez Państwową Komisję Wyborczą. Członkowie Państwowej Komisji Wyborczej są pod dużą presją. Wszyscy reprezentują konkretne stronnictwa polityczne. Obecnie większość członków PKW jest związanych z większością rządzącą, przypomina politolog dr Andrzej Skiba. Wśród tych 5 reprezentantów obozu rządowego i wśród 4 reprezentantów obozu opozycyjnego zwycięży kwestia merytoryczna, kwestia dobrych argumentów, czy będą to decyzje, pewne naciski polityczne, no to przekonamy się wkrótce. Państwowa Komisja Wyborcza podejmie decyzję za niespełna tydzień.